Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca. Oświadczenia i komunikaty. Bardzo proszę, bardzo proszę Pani Radna Maliszewska. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja króciutkie trzy informacje. Powracam do wcześniejszej mojej tradycji. Proszę Państwa, Urząd Miasta Krakowa po raz drugi zdobył złote godło w konkursie pod nazwą Najwyższa Jakość w kategorii Zarządzanie Najwyższej Jakości w Grupie Samorządów. W rankingu e-miast ogłoszonym po przeprowadzeniu badań, które prowadziła firma Ipsos, najbardziej internetową stolicą województwa okazał się Kraków. To prestiżowe wyróżnienie w czasie uroczystej gali odbierała pani prezydent Elżbieta Koterba. I ostatnia rzecz, jakbym mogła prosić o chwilę uwagi, bo jest to dla mnie szczególnie ważne. Otóż pani, którą wszyscy dobrze znamy, działaczka, społecznik, kobieta, która całe swoje dorosłe życie poświęciła innym. Zofia Żelazna otrzymała w poniedziałek Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Zosiu, z całego serca Ci tego wyróżnienia gratuluję. Jak nikt inny na to zasługujesz. Ja też bardzo serdecznie gratuluję Pani Zofii. Bardzo proszę, Pan Radny Wojciech Wojtowicz. Okej. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, chciałbym Państwa poinformować, że w dniu 21 października będzie wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury na terenie hali widowiskowo-sportowej w Czyżynach. Oczywiście wszyscy członkowie komisji będą brali udział w nim, ale też zapraszam pozostałych radnych, jeżeli Państwo będziecie chcieli. Jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę w tym dniu wyjechać, to proszę zgłosić do Pani Sekretarz, Pani Beaty Czepiec. Wyjazd będzie o godzinie przed 13, bo na 13 rozpoczynamy tam spotkanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, Pan Bogusław Kośmider. Po pierwsze, Pani Zosia Żelazny, miałem okazję w imieniu też, można powiedzieć, miasta, Rady Miasta przedstawiać Panią Zosię na spotkaniu, gdzie otrzymywała ten order. Jeszcze raz gratulujemy. Jesteś, Zosiu, naszym Krakowia Merenti laureatem i jesteś osobą, której miasto wiele zawdzięcza. Jeszcze raz Ci bardzo dziękujemy i ten order był spóźnioną i małym podziękowaniem za to, co robisz. Złoty Krzyż Zasługi. Dokładnie tak to było. Proszę Państwa, pozostając jeszcze w tym temacie, w tej atmosferze, chciałem poinformować Państwa, że kończy pracę w Urzędzie Miasta Krakowa i odchodzi na emeryturę pani Marta Warmus, główna specjalistka z referatu obsługi sesji Komisji Rady Miasta w Kancelarii Rady Miasta. Pani Marta była nam znana, przez długie lata tu pracowała. Serdecznie Pani Marto dziękujemy za tą pracę i życzymy, żeby Pani o nas nie zapomniała. My o Pani będziemy na pewno pamiętać. Ja już nie wiem, nie wszystko, Szanowni Państwo. Młodzież nam odchodzi na emeryturę. No właśnie, młodzież nam odchodzi, aż strach. Szanowni, nie, zaraz proszę już, jeszcze usiąść. Jeszcze chwileczkę. I ostatnia sprawa, Szanowni Państwo. Dla tych osób, które się dzisiaj wybierają na przedpremierowy pokaz filmu Wałęsa Człowiek z Nadziei w hali odsynowni ArcelorMittal, bardzo proszę, żebyście się Państwo ciepło ubrali, bo tam będzie około 4 stopni. No i te 2,5 godziny możecie nie wytrzymać. Także tutaj do wszystkich, sesja się wcześniej kończy, także można się zabezpieczyć, ci, którzy jadą, żeby w tym wziąć udział. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pan... pani radna. Racja, podziękowanie dla pana przewodniczącego za refleks. Spotykamy się jutro o godzinie 12 na uroczystej sesji zwołanej w celu nadania tytułu honorowego obywatela miasta Krakowa panu profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu. Bardzo zapraszam państwa. Dziękuję koledzy. Bardzo proszę pani radna. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ponieważ jest taka serdeczna, sercowa atmosfera, to ja chciałam zaprosić wszystkich państwa w imieniu autorytetów kardiologicznych i szpitala Jana Pawła II na skontrolowanie swojego serca w niedzielę. To jest Dzień Serca Międzynarodowy. Ponadto wszystkich was serdecznie zapraszam, żebyście byli dumni ze szpitala Jana Pawła II. Przyjdźcie na błogosławieństwo w piątek o godzinie 12. Będzie mi bardzo miło, chociaż część, żeby przyszła. A Todziu, na ciebie liczę najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Ptaszkiewicz, uprzejmie proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałem podziękować koleżankom i kolegom z klubu za współpracę przez te kilka lat w ramach klubu. Chciałem również powiedzieć, że doszedłem do takiego punktu, w którym myślę, że ktoś musi zacząć mówić o tym, że prawda jest istotniejsza, aniżeli tkwienie w takim zrozumieniu, przetakiwaniu wielu problemów. Jeżeli mówiliśmy o bezpieczeństwie na poprzedniej sesji, nie było uwagi i odwagi do tego, żeby po tych sprawach porozmawiać tak, jak widzą je mieszkańcy. Nie podjęliśmy tego tematu w formie publicznej dyskusji. Jutro zapraszam wszystkich tych, dla których bezpieczeństwo Krakowa jest ważne, do Siemachy na debatę publiczną oczyma mieszkańców, tak żebyśmy wiedzieli, jak ten problem wygląda tej strony. Również chciałem powiedzieć wam, że tkwienie w przeszłości jest początkiem końca i czasem martwienie się za bardzo o przyszłość też powoduje, że się rozbija najważniejsze rzeczy. Dzisiaj jest czas taki, żeby rozmawiać o sprawach, które są dla Krakowa naprawdę najistotniejsze i żeby mieć odwagę do zdefiniowania tych problemów. Za 2 miesiące będziemy rozmawiać o budżecie na 2014 rok. Wiele takich priorytetów ucieka poprzez to, że tkwimy w układach, które i w relacjach, które są i niewygodne, i trudne, pewnie zarówno dla prezydenta, jak i dla radnych. Jeżeli mam ci odwagę do tego, żeby podnieść te sprawy na rangę naprawdę priorytetów, bezpieczeństwo, czystość miasta, biznes, otwarcie, to zapraszam serdecznie do tego, żebyśmy o tym gadali, o tym rozmawiali i stworzyli klub imieniem Józefa Dietla. Ten człowiek miał odwagę do tego, żeby zmieniać to miasto. Dzięki temu mamy wiele perełek w dzisiejszym czasie. Mam nadzieję, że wam też wystarczy odwagi, żeby się wyrwać z wielu tych relacji, w których tkwicie i podjąć wyzwanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Może bardzo, szanowni państwo, jeszcze pan Pilch. Brawo. Pan Józef Pilch. Brawo. Panie przewodnicząca, szanowni państwo, Zosiu, dziękuję ci za to wszystko i pełniąc funkcję przewodniczącego starałem ci się pomagać, jak tylko mogę, jako dyrektor firmy. Wiesz, że zawsze możesz liczyć, Chemobudowa bardzo dużo ci pomaga i możesz spokojnie na mnie i na Chemobudowę liczyć zawsze, że będziemy ci pomagać. Także masz u nas zielone światło, za to wszystko dziękuję ci z całego serca. Taka deklaracja. Szanowni panie i panowie, Speedway Wanda Kraków zakończyła sezon na drugim miejscu. Czekamy na decyzję Polskiego Związku Motorowego. Prawdopodobnie istnieje możliwość, że wejdziemy do pierwszej ligi, więc tym bardziej będzie to dla nas. Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierali i nas, i sekcję. I czekamy w przyszłym roku, i zapraszam was na tor żużlowy Wandy. Przychodzi ponad 4000 ludzi, raz było już ponad 6, a więc ten sport jest naprawdę bardzo fajny. Można przyjść z dziećmi, z żoną, można się piwka napić, kiełbaskę zjeść. Jest naprawdę wesoła atmosfera. Zapraszam na Speedway Wanda. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze? Bardzo proszę. Pan radny Migdał. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, ja w duchu tym prozdrowotnym chciałem państwa zaprosić, przypomnieć, że coś takiego istnieje na bieg Trzech Kopców, który odbędzie się 6 października. Biegnie się z kopca Krakusa na kopiec Piłsudskiego poprzez Matko kopiec Święta. Kościuszki. To jest tylko 13,5 kilometra, bardzo przyjemna droga. Zapraszam. Czy jeszcze ktoś z państwa odczuwa potrzebę oświadczyć się i wygłosić komuś?